Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda i witam Was w naszym zielonym domku. Chciałam Wam pokazać nową roślinkę, którą kupiłam. Razem z doniczką, ale niestety miała straszny wypadek, ponieważ nie zdążyłam jej nawet donieść do naszego zielonego domku. I doniczka mi cała popękała. Smuteczek. Mimo wszystko bardzo się cieszę, ponieważ udało mi się znaleźć bardzo niechcianą, przez nikogo nie zebraną do domu, strelicję. To jest strelicja. Strelicja królewska, tak podejrzewam, chociaż przy tych młodszych liściach jeszcze można się pomylić. Zobaczymy, jak wyjdą kolejne. Natomiast jest to na pewno strelicja. Znalazłam ją w Biedronce. I razem z tą doniczką kosztowała 10 zł. Więc no nawet sama roślinka w tej cenie to dalej jest dobra oferta, mimo wszystko jest mi niesłychanie przykro, że ta doniczka się tak rozpękła. Nie wiem jak Twoje dni ostatnio, ale ja czuję chyba, że ta jesień nie wpływa na mnie najlepiej. Moje dni jakieś są takie. Ja się robię jakaś niezdarna i nie jestem taka do końca zadowolona, także mam ochotę wpełznąć pod kot, z niego nie wychodzić. Także taka nowa roślinka, która się pojawiła. Roślinki z Biedronki, jak widać, potrafią być w super formie, bo nawet taka wyprzedażowa sprzed kilku gazetek prezentuje się idealnie. Wygląda bardzo dobrze, to są... A, to w sumie są nawet dwie sadzonki, dopiero teraz zaobserwowałam. No to już wyjątkowo dobra opcja, takie dwie malutkie sadzoneczki strelicji. Także nowy mieszkaniec nowego domu, witam go serdecznie na pokładzie. A tutaj jeszcze znalazłam u mojej Monstery Adansonii, zwanej też Monsterą Monkey Mask. Taki żółty listek, to był taki jeden z dolnych listków, więc w sumie to mnie nie smuci przesadnie, że odpadł, ale stwierdziłam, że taki żółty listek akurat tej rośliny wygląda całkiem śmiesznie, bo kojarzy się z żółtym serem, taki dziury. A tutaj jest ta roślinka, którą bardzo lubię. Dałam ją w prezencie. Urosła już całkiem duża, to jest Calathea orbifolia. I powiem, że jestem tą rośliną zachwycona, ponieważ no nie mam dobrych doświadczeń z kalateami. Uważam, że są trudne, że kapryszą, a ona no, prezentuje się całkiem dobrze. Ma tam jakieś drobne problemy, ale to akurat był list, który już do mnie przyszło. Liście i tak jakby stan roślinki z momentu, kiedy przyszła do mnie, to można zobaczyć też na moim Instagramie, na który Cię serdecznie zapraszam. Tutaj jest najnowszy listek, taki mniejszy. Bardzo piękna roślina, ma takie dwukolorowe zielone liście z takimi jaśniejszymi pasami. I ten kształt tego liścia, że on się tak podwija pod spód, to wygląda rzeczywiście jak taka kapustka. A tam jak zajrzymy do środka, to nowy listek też już tutaj jeden wychodzi. Także aż się boję trochę tą roślinę pochwalić, bo moje doświadczenia z kalatami są raczej takie dosyć traumatyczne. A ta prezentuje się naprawdę, naprawdę nieźle. Jakie Ty masz doświadczenia z kalatami? Ja niestety mam jedną, która teraz dogorywa. Nawet zastanawiałam się, czym pokazać, ale mam wrażenie, że już nie ma co pokazywać. Niemniej ta jest rzeczywiście, to jest piękna i wygląda szczególnie pięknie właśnie taka pokazana od góry, bo te liście się tak ładnie kaskadowo nakładają właśnie jak taka urocza kapustka. Tutaj niestety jakieś drobne uszkodzenia mechaniczne, no niestety takie rzeczy, jeżeli się pojawią na młodych liściach, to potem z nim zostają. No troszkę mnie martwi, jakby tak, czy to jest objaw już przelania wtedy. Czy lepiej może przyciąć? Może przytnę te zmiany na liściu, bo całego liścia trochę mi żal wycinać. Raczej się te zmiany bardzo nie powiększają. Także taka kolejna moja roślinka, zielono-zielona. Bardzo ładna. Muszę przyznać, że ją lubię. Mam nadzieję, że uratuje honor Calathei, bo raczej mam doświadczenie, że Calathee są trudne i kapryśne. Poznaliście już moje różowe straszydło. Różowe straszydło też ma się nieźle.
ale zanim będzie wyglądać dobrze, to trochę minie. Natomiast mam wrażenie, że najtrudniej mi zawsze wychodziło z tymi kalatami, które miały spod liści takie ciemne. Że blaszka była liściowa zielona od góry, a od spodu była taka bordowa. Wydaje mi się, że tamte odmiany są jakieś trudniejsze. Nie wiem. To jest gdzieś taka moja obserwacja, bo już miałam kilka i mam kilka na sumieniu generalnie kalatei. Też miałam całe lata, przed tym nim było takie strasznie modne, Stromantę triostar. O, tutaj ten nowy listek. I to jest ta roślina, która mnie super zawiodła. I z ogromnej rośliny, którą kupiłam lata temu, taką ogromną donicę. No to w zeszłym roku z paniami na OLX nam się wymieniłam właśnie, że zdołałam nazbierać kilka takich mini pędów, które wsadziłam do doniczki szóstki. Także naprawdę niewiele z niego zostało, a było ogromną, piękną rośliną. I stopniowo marniało, 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 aż nie mogłam na nie patrzeć. Bo pamiętam, jakim było pięknym, dużym kwiatem, a potem niestety właśnie takie kilka drobnych, zmarnowanych pędów. Natomiast taka pustka wygląda świetnie. Na koniec jeszcze taka aktualizacja będzie nowych liści. Liści na Mikans wypuszcza liście za liściem w tempie naprawdę ekspresowym. Po przycięciu na regale stoi strelicja. Strelicja też. Kolejny listek. Po prostu jestem zachwycona. A tutaj u mojego najnowszego giganta, którego pokazywałam w ostatnim filmie. Tutaj zamieszczę link do filmu, jeżeli jeszcze nie widziałeś. Ale urosło. Przecież to ledwo było widoczne, że wychodzi poza tą łodyżkę. No, super szybciutko. Liść u monsterki się rozwinął. Dziura jest, ale tylko jedna. Czekamy. A tutaj ten listek rozwinięty, piękny, świeżutki, ale niestety dziury brak. Tutaj jest najnowszy liść u filodendrona Xanadu. No, robią się rzeczywiście coraz piękniejsze, jeżeli chodzi o kształt. Te redukcje na liściach są z każdym, mam wrażenie, jeszcze piękniejsze. Też super. Birkin też się rozwija. Cały w paseczki. Bardzo fajnie. Jeżeli chcesz go zobaczyć w pełnej okazałości, to też zamieszczę tutaj link do filmu, w którym jest pokazany cały. Moje gigantyczne skrzydłokiety też tutaj sobie stoją w kącie i nie próżnują, także no bardzo ładne. Bardzo ładne. Tutaj z czeluści wychodzi. Piękny, taki soczysty list. No i najnowszy listek też u filodendrona Florida. Widać różnicę w kolorze zieleni. Będzie potem taki bardzo ciemny. Kolejna monsterka. Widać, że listek świeżutki, mięciutki. One właśnie póki są takie miękkie. O, takie miękkie, że się przekładają, tak jakby przelewają przez palec. To jest znak, że rosną, także jeszcze będzie większy. Ale dziury brak. I też pojawiło się kilka nowych liści na moim tenante Golden Mosaic. Zachwycające są nowe, naprawdę są tak soczyste. Takie bardzo ładne. I ten jaki jest taki soczysto-zielony, taki. One najpierw są takie zielonkawe, takie lemonkowe. Dopiero potem zmieniają się w żółte. Pięknie wyglądają takie młode. A ten? Ogromna ilość tej wariegacji. Tutaj jeszcze nowy liść u Zamia Kulkasa. Też to fajnie wygląda, że te starsze liście są takie ciemnozielone, a te nowe są takie jaśniejsze, takie bardziej właśnie w lemonkę. Różowe straszydło. Dalej ma rureczki. Trzeba czekać dalej. I moja ulubienica, Aglaonema. Też otwija listek jeden. Tutaj wychodzi drugi. Tutaj wychodzi trzeci. A tutaj wychodzi czwarty, także. Dobra robota. A tutaj Syngonium. Wypuszcza równolegle kilka nowych liści. One mają takie bardzo ładne liście. Z wyraźnie zaznaczonymi nerwami. Super wygląda.
Ale niestety muszę przyjść i zrobić porządek, bo wygląda trochę jesiennie. Także w kolejce do roślinnego spa. No i moja monsterka, jak zwykle. Wypuszczę kilka nowych liści. Ona nie zawodzi, jeżeli chodzi o tempo wzrostu. Także fajny zawodnik, naprawdę. A co słychać o monstery albo? Też będzie za niedługo kolejny liść, także trzymamy kciuki, jaki będzie rozmiar, jaki będzie wybarwienie. No i najnowszy liść o mojej piękności Black Velvet biedronkowej. Jeden liść nowy, a stary zasuszyło. Jeden za jeden. Kochani, bardzo dziękuję, że jesteście, że zaglądacie do Zielonego Domku. Dziękuję wszystkim, którzy zasubskrybowali kanał. To tak jakby ze strony osób, które oglądają, może się wydawać jak niewiele, tylko naciśnięcie guzika, ale tak naprawdę dla mnie to jest ogromne wsparcie. Pokazuje mi, że to, co robię, Wam się podoba, ale też przy okazji pomaga innym osobom odnaleźć ten kanał, ponieważ no, nie jest to obojętne dla algorytmów na YouTubie. Bardzo dziękuję. Dziękuję właśnie za każdą subskrypcję. Dziękuję za łapeczki w górę, za komentarze i do zobaczenia wkrótce.